Siema, tu za na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film oto z wypadu spod lodowego. Na tę chwilę, drodzy Państwo, jest i w ten środowy dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał oto z tego miejsca, czyli kielcok i łowienie spod lodu, nie inaczej, więc nie przeciągając dłużej, zapraszam na najnowszy film, a co uda się złowić, zobaczycie sami, więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym filmem, bo już późno. Więc zaczynamy ten nierówny pojedynek w ten mikołajkowy dzionek. Pozdrawiam wszystkich znajomych i widzów. Dzisiaj zaczniemy z drugiej strony, nie z pomostu. Jak widzicie sami, z rana zimno. Przed 7 było 10 stopni. Zobaczcie. No teraz jest ciutkę cieplej. Ale zimno, zimno. Zobaczymy, czy z tej strony co i jak, czy da się wejść na lód, tak aby mniej więcej bezpiecznie połowić. Wczoraj z pomostu większość dnia, a dzisiaj już z tej strony coś szczela. Nawiercimy jakąś dziurę, ale z boku. Dla mnie, drodzy Państwo, jest w miarę dobrze. No fałszywy jest lód, ale ponad 10 cm. Dobrze. Ponad 10 cm dobrze jest. Więc tu jest w miarę dobrze. Nie pękło. Dobrze jest niedaleko brzegu. Tak, aby nie ryzykować, więc tutaj zacznę dzisiejsze zmagania. Daleko nie będę odchodził od brzegu, przy brzegu wszystko będę dysponował i tu damy drugą pomału wiercę. Dobry, biały. No w miarę jest. Drodzy Państwo, jest w miarę. Więc dwie. I damy jeszcze jedną. Tutaj. Wczoraj śnieg był, górna warstwa była śniegu, niebezpieczny był wczoraj lód, ale dzisiaj już jest, drodzy Państwo, fajny, ponad 10 cm dobrego lodu. Ok, te trzy dziury i biorę się za przepuszczanie, granie murmychą w przeręblach. Niecałe, trzeba odjąć 2 cm do tego zgrubienia, od dołu do zgrubienia. Od dołu do zgrubienia. Od dołu do zgrubienia.
do tego zgrubienia. Około 10 cm będzie. Więc zobaczymy to na miarce. Do zgrubienia. Od metra. Osiem centymetrów. 100 do zgrubienia. 100 i do zgrubienia jest 8 centymetrów. 8 centymetrów, z tego 2 powiedzmy słabszy, 1,5. 6, 7. Dobrze, więc bierzemy nasz majdan, czyli dzisiaj torbę wziąłem. I tak mówię, 6 dobrego lodu, 7, no nie więcej. Upewnić się jeszcze. Dobrze, do zgrubienia 6-7, ale u góry widzieliście, wierci się, twardo wchodzi to, przez noc kuło to, co było. 7 powiedzmy, 6-7 to w miarę jest fajnie. Dobrze, nie pęka, nic nie szczela. I tak mówię, dalej nie wybijam się, tylko dzisiaj przy brzegu będę chodził. Oczywiście wtorek mamy około 5 godzin na wędkowanie i po południu znów do pracy. Więc pozdrawiam wszystkich i trzeba wykorzystać ten moment na łowieniu spod lodu, bo nie wiadomo, co reszta grudnia będzie. Idzie pod koniec miesiąca ocieplenie, to może już być po lodzie i może już się nie wejść. A do niedzieli nie ma co czekać. Dobrze, żeby nie wypadły drugie zmiany. Tak to sobie do końca tygodnia połowię. A w sobotę, niedzielę na weekend pojadę na inny zbiornik i poświęcę więcej godzin na wędkowaniu. Więc, drodzy Państwo, leciało tak jak pokazałem, więc bierzemy się za granie murmyszkami i złowienie czegoś w ten mikołajkowy dzionek. Płytko tu jest, ale zobaczymy na płytkiej wodzie najpierw. Weźmy w tą stronę, będzie inna praca. Inaczej będzie zachowywała się mormyszka. Płytko jest, muszę dalej nawieprzyć dziurę. Jest pierwsza ryba na żywo, drodzy Państwo. Nieduży okonek, ale jest. Jak widzieliście, ochotki żywej nie mam, więc oddaj przynętę i pierwsza ryba zaliczona. Więc jest pięknie. Pięknie i wspaniale. Gramy dalej. Jest pięknie. Tak mówię, inna praca w tą stronę. Czekam na te większe pasiaki, garbusy.
a czy będą brały, zobaczymy. Więc machaj będą, ryby będą, Pyzuś. Z tym, że nie na pewno, ale odpoczynek akuratni. Jedziemy, 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 jedziemy agresywnie. Tak mówię, żywa, dziury nienęcone, to się nie dziwcie. Łowienie z marszu, dziury nienęcone i bez ochotki żywej. Ach, było. Tutaj metr wody jest. Muszę dalej dziurę wywiercić, ale tam są takie, widzicie, ciemne plamy. Tam na pewno nie wchodzę w te ciemne plamy, bo to śnieg jest mokry u góry, więc lód będzie cięższy. Tam nie ryzykuję. Jedziemy tutaj. No, jest, jest. Okoń czy jazgarz? No. No, niezdecydowane te uderzenia. No, no, no. Jazgarz może być, wiecie? Z dołu. Zaraz zmienimy przerębel i będziemy szli brzegiem w stronę plaży. Mamy kolejnego garbuska, tym razem z płytszej wody pół metra. I tak to mniej więcej wygląda. Czyli małe okoniki, ale są. Ok, spływaj i gramy dalej. Przerębie. Pięknie jest, pięknie. Drodzy Państwo. Pięknie. Oby tak dalej. Na razie nie zmieniam mormyszki. Jadę na jednej. I tak mówię. Do 12 posiedzimy, więc mamy kilka godzinek na wędkowaniu. Blisko brzegu będę chodził, nie ryzykuję jeszcze. Jestem sam na całym zbiorniku, to wiecie, to jest, drodzy Państwo, niewskazane, wiecie o tym, że zabezpieczenie jakieś musi być. Najlepiej jak we dwójkę lina, ale widzicie, nie mam z kim jechać na ryby. Wszystko pracuje, mam drugie zmiany, więc miłość do wędkowania. Widzicie, jak to jest. Więc trzeba to wykorzystać, póki lód jest. Dobrze, zmienimy przerębel. Wziąłem paczkę, na niej siedzę. Torba Mikado. Z podlodu ją kupiłem. Tak, aby mieć na podlodowe
rzeczy. Teraz tu. I gramy tutaj. Tak mówię, nienęcone i żywej ochotki nie mam, więc muszę ratować się sztuczną. Ale dwie rybki już są i to cieszy. Zimno, zimno, widzicie, wszystko przemarza. Fajnie, fajnie. Najważniejsze, że nie wieje, nie pada. I jak widzicie, sam jestem na samym zbiorniku żywej duszy. Jakby człowiek wpadł czy coś, to dobrze, że mam wypornościowy kombinezon. W razie co, gwizdek, kolce do wyjścia. No tylko mówię, że jestem sam. I nie bierzcie ze mnie, drodzy Państwo, młodzi, starsi, przykładu. Wybierajcie się na wędkowanie spod lodu, nie sami. A wiecie, ja po prostu nie mam z kim, że tak raz jeszcze powtórzę. Więc ryzykuję, bardzo dużo ryzykuję, ale mam wodopływający kostium. Dobrze, wędkujemy. Nawiercimy zaraz dziury gdzieś głębiej. Już nawierciłem dwie kolejne. Bo tutaj jest za płytko. Tu ile jest? Metr wody. I są, zobaczy przy brzegu na metrowej wodzie, czy są jakieś okąki. Dobrze, gramy. Mamy kolejnego. Zmiana wędki oczywiście. I taki malutki maluszek, który skusił się. Dobrze jest, nie ma co psuć. I gramy dalej w przeręblach. Więc jak to mówię, machaj wędą. Ryby będą. Ale wysoko nie biorą. Stuknie się o dno, położy, podciągnie do góry i wtedy atak jest. Jak na razie. Ale maluszki, maluszki. Czekam na jakiegoś takiego wymiarowego, przynajmniej 20 cm. Większego garbuska. Ochotka jakby była, to by była inna bajka. Ale nie mam, nie mam. Dopiero zamówiłem. Na piątek może będzie. Dwa opakowania na weekend. I mówię, tak, raz jeszcze powiem, trzeba wykorzystywać łowienie spod lodu, bo wiecie, jaki mamy klimat na naszej polskiej ziemi, że albo się wejdzie, albo się nie wejdzie na lód. Więc dobrze spasowała mi druga zmiana, więc kilka godzin dziennie poświęcam na wędkowaniu spod lodu. Dobrze, gram dalej i jest w pytkę. Mamy kolejnego, więc pomalutku, pomalutku, byku. I ostatnie nierzut w tym przeręblu i tą drugą mormyszką powtórzymy po tych dziurach, które powierciłem.
Idziemy dalej, ale niedaleko od brzegu, jak widzicie, cały Majdan. Drodzy Państwo, zobaczymy tu przy trzcinkach na Wiercimiu Przerębel. I sam jestem ciekaw, co i jak to jakieś dziury, pomalutku, powolutku. Tu jest trochę głębiej, więc gramy tutaj. Podciągnę. Ok, zobaczymy w Nowych Przeręblach, ile tutaj jest. Tu jest koło 2 metrów. To zdecydowanie głębiej. Dobrze. Od 2 metrów, dobra, jedziemy i gramy. Jeden z ładniejszych garbusków, oczywiście wymiarowy, nie inaczej, ładny osobnik, więc zrobimy mu zdjęcie. Oczywiście rybka wraca, ale pójdzie do tego przeręba Baja. I jest pięknie, czyli sam pierwszy na Kielcoku łowię z podlodu. Tym razem maluszek z tego przerębla. No może trochę większe wejdą. Kolejną dziurę nawierciłem blisko trzcinek, tu jest trochę płycej, może tam będą chodzić. No jest pięknie, pięknie, zobaczcie sami jak ślicznie. Nic dodać, nic ująć. Kolejny, no ale małe wariaty. Więc jak mówię, malutkie, ale biorą. To jest najważniejsze. Okej, więc gramy dalej. Ach, było. Czekam na większe. O, jakieś drobiazgi. Samego dna jak się podniesie, to wtedy stukają. Nie wyżej. Nisko.
nie wyżej, tylko niziutko. Jakby była ochotka żywa, to pięknie by brały. Ale nie mamy. Zobaczymy w miejscu, nie podnosząc, przy dnie. O. Było w miejscu przy dnie. Mogłem ciąć. Jest, jak widzieliście, o, ciutkę większy. Ciutkę większy, jak widzieliście, przy samym dnie. Baja. I dalej gramy w tym przerwie. Nic dodać, nic ująć. Zobaczymy tym blisko trzcinek, w tym co będzie grane. To będzie trochę płycej, ale miejmy nadzieję, że coś się tu zawiesi. Ile jest? Met będzie? No dobrze, płyce jest i to z pół metra. Zobaczymy tutaj. No, jest branie. Postawimy. Tylko delikatne branie, ale coś w tej dziurze jest. Skręcę trochę i z dna. Wysoko, nie nisko. Było. I taki. Zobaczcie, fajny garbisek. Ok, więc widzicie. Rybki biorą. Nieduże, ale biorą. Na sztuczną ochotkę, bo żywej nie mam. Okej. Dobrze. Baja. Jest płytkie. Nic dodać, nic ująć. Bajecznie. Sam jeden na Kielcoku. Łowiec pod lodu. To krzyski. Sandacz, czyli jazgarz. Jeszcze jeden wyjdzie z tej dziury, to musimy zmienić przerębel. No ale zabawa jest przednia. I zobaczymy znów. Co będzie. Czyli gramy dalej w nowym przeręblu. I jedziemy. Szczurek z nowej dziury. Powiem wam, że z rana lepiej biorą niż godzina 10, 11. Powiedzmy, z rana więcej było brań. Ale co chcecie, ochotki nie ma, to tak jest. Dziury nie męcone. To i tak, że coś skubię, więc mam. Godzina jest 10.24, to do 12, przed 12 muszę się zwijać, bo do pracy.
Więc drodzy Państwo, jeszcze półtora godzinki niecałe i pójdziemy w stronę tam, będę miał bliżej do autobusu. I niecałe półtora godziny będę kończył ten dzisiejszy wypad. Dwie ostatnie dziury, drodzy Państwo, tutaj przy schodkach i będę kończył. Zostało mi 20 minut wędkowania i pojadę tym wcześniej, przed 12 jest. Więc, drodzy Państwo, ostatnie dwie dziury. Jedna i drugą dalej. Dwie ostatnie góry i kończymy na dzisiaj ten wypad. Tak mówię, z rana lepiej biorą. Wczoraj tak samo, przyszła godzina, dwie godziny, 10, 11, że już ucichły brania. Dzisiaj to samo. Może po południu by brały, ale wiecie, ja muszę iść do pracy. Było wskazanie. I tak mówię, z rana lepiej biorą. Jest mały szczurek, widzicie, i przepuszczamy dalej, mamy 20 minut. Dobrze, drodzy Państwo, pojadę wcześniej, bo i tak nic nie bierze. Godzina 11:10, to mam za 25 minut autobus, pojadę wcześniej, ogarnę się i do Tyrki. Więc tak to leciało.
Więc drodzy Państwo, brało tak, pokazałem to, nic dodać, nic ująć. Pamiętajcie, że jutro też jest dzień, czyli czwartek, też poświęcona wędkowaniu na Kielcoku. I tak to leciało, nic dodać, nic ująć. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I jadę do domu i do Tyrki. Cześć!